Ładny, ładny. No, ładny. Chyba odzyskuję te dziury. Hej, hej, witajcie. Jak vlog to vlog, telefon trzymam w ręku. Za chwilę idę do fryzjera. Już wcześniej nakręciłam ten makijaż, bo mam parę produktów do przetestowania i zabieram Was ze sobą do fryzjera, jeżeli pozwolą nagrać. To zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam do oglądania dalej. Musiałam się zmywać. Sprawdzony podkład Wonder Match z Eveline. I dałam sobie dzisiaj całe szczęście, że miałam próbkę. Vichy Neo Vadiol. I to jest Lifting Day Cream. Dobrze, że miałam próbkę. Wszystko mi się zrolowało, wszystko. Także zaczynam jeszcze raz. I teraz tylko tonik i serum na noc Cream Yoga Collection. No, teraz się wszystko pięknie położyło. Ani nie zwałkowało, ani nie zważyło. Mam do przetestowania puder sypki Kiko Milano Invisible Touch. Jak może ktoś oglądał moją storkę, to wie, że dostałam go w prezencie urodzinowym od Beni. Nałożymy zaraz puder na sprawdzony podkład Wonder Match. Tak się otwiera. Tu jest jakaś gąbka taka. Tą gąbką? Nie, nie będę tą gąbką. Tu jest następne zabezpieczenie. Takie coś. Tu jest takie siteczko. I teraz właśnie problem. Gdzie to wysypać? Przykryję, zakręcę. Zrobię coś takiego. Teraz mam tu na tej gąbce i pędzlem lekko podotykam, pyli się, bardzo leciutki. Na pewno jest i na pewno się nabiera. No jak jest Invisible Touch, no to rzeczywiście mogę nic nie widzieć. Czekajcie, spojrzę z bliska. Ładna, ładna powierzchnia skóry. Jeszcze tak w tym pudełeczku może tam... O, wychodzi, wychodzi. Patrzcie, patrzcie. O, dobra, lecimy dalej. W ogóle go nie widzę na skórze tego pudru. Rzeczywiście jest invisible. Zapachu nie ma. Ale opakowanie mi się podoba. Co ja teraz dalej zrobię, bo dzisiaj będzie bardzo delikatnie. Bardzo, bardzo, bardzo. Kredka mi się już skończyła, ale jest dalej... O, już nie mam kredki w ogóle. Jest dalej żel. Działa, działa. Więc tylko tym żelem sobie dzisiaj brwi podkreślę. Rozprowadziłam korektor na powiekach. I smyrnę sobie dosłownie tymi dwoma kolorami cieni w sztyfcie z Oriflame. Palcyma zrobiona chmurka. A tu trochę rozświetlimy. Patrzcie, jak cienie zastygają. Z Oriflame. Mocno, mocno wycieram. Chcę sobie dzisiaj przetestować tusz nowy z Eveline Sexy Girl. Patrzymy. Otwieram. Nie robię żadnej kreski, żadnego przyciemnienia linii rzęs, nic.
Tak mam dzisiaj ochotę. A dolna powieka, zobaczymy. Baza, na jedno oko dam bazę Varieté z Eveline. Tu troszkę przeschnie, to tutaj nakładam tusz, zaraz zobaczymy szczoteczkę. Tak wygląda. I lecimy na rzęsy. O, cienie już zastygły. Dawno nie używałam tuszu bezpośrednio na rzęsy. Ja się coś odbija na powiece. Pierwsze użycie nie jest mokry, wręcz bym powiedziała gęsty i suchy. Ale ile mam kropek na powiece od niego? Nie ma tak Varieté naprawdę. Ta szczoteczka tam jest idealna. Może to kwestia przyzwyczajenia, ale jest efekt, nie? O. I poodbijane kropki. Lecimy na bazę. Ta szczoteczka przypomina mi Sky High pod względem uginania się pod naciskiem. Z bazą, bez bazy. Pierwsza warstwa. Teraz spróbuję się pozbyć tutaj tych kropek. Nie. Puszu, przykryję cieniem. Okej, musi tak zostać. Lecimy z drugą warstwą, ale jeszcze rzęsy są miękkie. Nie są takie suche, sztywne. Ale już na tyle zastygnięte, że zastygłe, zaschnięte, że możemy dawać drugą warstwę. Nie są te rzęsy jakoś... Trochę posklejamy. Nie wiem, czy jak całkiem zastygnie, to a z góry tak. Miałyście ten tusz? Jakieś wasze wrażenia? Cienkie te rzęsy. Nie ma takiego wachlarza. No niby rozdzielone, ale tu w pewnym momencie mi się zaczęły sklejać i wyginać. O, o, już się wyginają. Tu poprawię, bo jest troszkę za mało. Czy tak powoli? Nie lubię, jak na końcach rzęs zostają takie kuleczki, takie kluski. Jedyny tusz, który tego nie robił, jedyny, no. Oriflame Jordani Gold. Ile byście nie nakładały, to on końcówkę rzęs zostawia jak igiełka. I tusz Varieté. Dwa różne efekty. Rozdzielenie, wydłużenie i igiełki to Oriflame. A pogrubienie, wydłużenie, no takie bardziej widoczne rzęsy zagęszczone to Varieté. To są na razie dwa moje faworyty. Kolejny cień z Oriflame.
sztywcie, taki ciemny, metaliczny i zimny brąz. Od razu sobie rzęsy można zagęścić. Jak kredką. Też ulubiona. Na oczach nic więcej nie robię. Dostałam też od Beni bronzer. Zaraz go spróbujemy. Jest pędzelkiem shopu. Tak, bardzo mi pasuje kolorek. I tyle styknie. Nie wyjęłam różu. Przyszło mi właśnie do głowy, że mam coś takiego jak ten... No, nie wiem, czy to jest to samo, bo nie mam porównania. Jak ten słynny Dior. A teraz wypuściłam Exmo. Taki kolorek. I to jest... Musiałabym porównać obydwa róże, obydwie. Zesłoczować, ale no dosyć chłodny, taki fajny, nie? O. O. Chłodniutki. Zaraz rozetrę. No ale widzicie, no. I to jest... Kiedyś była taka kolekcja w Hebe Volare, z firmy Volare. Twarzą tej kolekcji była kto? Zapomniałam. Lil Masti. Czy Lila Masti? Coś takiego. A rozświetlacz jakiś inny wyjątkowy, którego tu jeszcze nie pokazywałam? Rozświetlacz Topaz. Z Vibo, z kolekcji My Treasure. Ślicznie. Chłodny efekt. Włączyłam nagrywanie. Dobra, jeszcze raz. U Maxi widziałam i od razu poleciałam po to. Catrice, baza pod pomadki. Już właśnie mnie bardzo chłodzi, ale przeczytam, o co chodzi. To jest Better Than Fake Lips Plumping Lip Primer. I ponoć to ma bardzo dobrze utrwalać położone pomadki. I powiem Wam, nałożyłam. Na początku wydaje się to konsystencja olejkowa, chłodząca, mentolowa, a po chwili znika. Wsiąka w usta. Wchłania się bardzo szybko. O, i już nie są świecące. Za to są klejące. Może weźmiemy jakąś normalną, taką kremową pomadkę. Dzisiaj polecimy bez konturówki. Wyjęłam dwie pomadki z Lumen, kolor 8 i kolor 6. Sprawdzę sobie, jakie to były te kolorki. Słyszycie, Kole? Włączyła swój poranny repertuar. Mam takie dwa kolory. Tą ciemniejszą nóż. Ta matka jest bardzo kremowa. Komfortowa. Delikatna. Więc zobaczymy, jak się utrzyma na tym primerze. Ale bardzo dobrze przyległa do ust. Wydaje mi się, że coś w tym jest.
Okej, okay, ja kończę. Póki co, na razie, to zabieram Was ze sobą do fryzjera. Jeżeli pozwolą nagrać. Na razie. To jeszcze Wam pokażę, jak moje włosy wyglądają przed. Jaki kolor, jaki to? O Jezus. No, nie mogę myć, bo będę farbę nakładać. Także pójdę taka trochę nieucesana. A, przelecę szybko. Taki jest kolor włosów. Zobaczymy potem. Pogoda piękna, no tylko że trochę chłodno. Nawet zimno, bym powiedziała. Lecimy. Pięknie słoneczko świeci. Ciekawa jestem, czy coś nagram w salonie. No to tyle na razie. Pokażę Wam do słońca makijaż. Ja nic nie widzę, ale Wy widzicie. Jak razi. Powiem Wam jeszcze, że jeżeli chodzi o odczucie na ustach, to mam wrażenie, że bardzo, bardzo się klei pomadka. A przecież kremowe pomadki nie mają takiej cechy, że jak dotykam usta, to mi się klei usta o usta. Górna warga o dolną. No, klei się. Dochodzę już do wizaży, tu mam metrę. Studio wizaż. No robię. Ładnie poczekali na farbowanie. Przekręcam. Czekam na efekty. Teraz mam nałożony toner. Ale się nie mogę doczekać efektu. Ola suszy, a ja zasypiam. Tak mi dobrze. Pozdrawiamy! Ja już w domku, szłam od fryzjera w kapturze, bo było dosyć zimno. No i właśnie siadłam nagrać zakończenie i się zaprezentować w całej okazałości. Kolor wyszedł taki, jaki chciałam. W rzeczywistości jest dużo chłodniejszy niż w podglądzie widzę, ale może włączę chłodne światło i zobaczymy. Przełączymy. Ciepłe, chłodne. O. Tak wygląda kolorek. Troszkę ułożone prostownicą. I znowu zrobimy neutralne, ciepłe, chłodne. No tak, zostawimy neutralne. No to jeszcze podeszłam do okna. Pokazać Wam w świetle dziennym kolorek. No i fajnie. Siulka ze mną musi nagrać zakończenie. Także w filmie jest dosyć dużo Oli, więc jak zmontuję, to czekam na autoryzację, akceptację, no bo tak trzeba. O, druga idzie. I teraz jeszcze chciałam dograć to, co
co się stało na buzi, więc tak, no tu muszę się domalować, bo wiadomo, mycie włosów i tak dalej. Pomadka się trzyma nadal, czyli baza, przestało się to kleić, ta baza na ustach, polecajka, super, sprawdza się, no, przestało się, kolor dalej jest, nie, przestało się kleić, no, a rzęsy, no nie będzie to mój chyba ulubieniec, no ale zobaczymy, jak się to rozkula. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Wszystkiego dobrego, co Was spotka i do następnego. Hej, papa! Pa.